Cześć, witam serdecznie. W krótkim odcinku pokażę, jak zdobyć trofeum Pianie Koguta. Rozdział 4, Pańczajama, jezioro roztrzaskanego nefrytu. I tutaj w pierwszej kolejności musimy dotrzeć do ukrytej lokacji w czwartym rozdziale. A żeby to zrobić, w pierwszym kroku spotykamy daoistę jadu w tym miejscu i musimy z nim zawalczyć. Nie pokonamy go od razu, to będzie takie pierwsze spotkanie. W tym miejscu przypominam też, że można tutaj zdobyć na ramienniki, jeżeli zniszczymy jego cztery ramiona, które ma na plecach. I to jest nasz pierwszy krok, który musimy zrobić do tego, aby dostać się w pierwszej kolejności do ukrytej lokacji. Days of practice, eight arms of mightiness. You're here at last, the destined one. By my brother's words, I will first test your worth. A swift blade speaks the loudest. Drugi krok to Pańczajama, świątynia żółtego kwiatu i wejście do świątyni, kapliczka kolejna, z której startujemy i z tego miejsca biegniemy do spotkania drugiego z naszym daoistą jadu. Spotkanie drugie już będzie takie, będzie walka, jest walka trudniejsza niż przy pierwszym spotkaniu. Nie jest to może jakoś strasznie wymagające, ale trzeba już się trochę namęczyć i musimy go pokonać w tym drugim spotkaniu. Nothing but your sake. I'd appreciate a thank you, but you gave me torn arms. Now, in compensation, I'll claim yours! Yeah!
Po pokonaniu on nam wskazuje ścianę i mówi nam, znaczy otwiera nam, właściwie pozwala nam wejść do ukrytej lokacji. Dlatego też jest istotne, żeby tak to wszystko poprowadzić, bo w tym momencie na ścianie pojawia się taki jakiś obrazek, ale mamy też możliwość interakcji z tą ścianą i w związku z tym dzięki niej przechodzimy do ukrytej lokacji, w której dość dużo rzeczy się dzieje właściwie. I w tej lokacji biegniemy. Ja pokazuję taką trasę bezpośrednio do ostatniej kapliczki tuż przed ostatnim bossem, ale tutaj jest dużo też takich różnych rzeczy po bokach. Jest skorpion, jest quest z Daoistą Mi, więc trochę rzeczy tutaj się dzieje jeszcze z boku. Mamy tutaj po prawej były pnącza do zdobycia, są nowi przeciwnicy, nowi bossowie, więc tutaj warto trochę pozwiedzać, żeby pozdobywać też portrety, które potem może mogą umknąć, ale póki co biegniemy do kapliczki tuż przed ostatnim bossem tego poziomu. Teraz pozostaje nam tylko wygrać walkę z bossem. Boss ma dwie fazy, tak jak napisałem. I takie małe spostrzeżenie, że jeżeli go pokonamy, spowoduje to zniknięcie bossa Skorpiona i questu Daoisty Mi, a też bossa, więc możemy jakby stracić dwa portrety. Walkę pokażę w takim filmie odrębnym z bossami. Tutaj tylko w skrócie to wszystko, ale w każdym razie to jest ostatni element, który jest nam potrzebny do tego, aby zdobyć trofeum Pianie Koguta. Te trofea są tak trochę rozpisane na konsoli przynajmniej, że można się zastanawiać, o co w ogóle chodzi w takim trofeum. Dlatego myślę, że taki film będzie istotny, żeby być może pomógł czasami. Co to znaczy w ogóle trofeum Pianie Koguta? To jest koniec. To jest koniec. W tym momencie po pokonaniu bossa zdobywamy Pianie Koguta. Tyle w tym odcinku i oczywiście słyszymy się w kolejnych z tej serii.